Program powstaje przy współpracy EgoSim. www.egosim.pl. Na oko podróżnika zaprasza Tomasz Słodki. Agnieszka Narewska. Dzień dobry. Wieczór. Dobry wieczór, witamy. No to lecimy. O Brunei, tak? Tak. Język urzędowy malajski, liczba ludności 381 tysięcy, jednostka monetarna dolar Brunei, niepodległość od Wielkiej Brytanii uzyskana 1 stycznia 1984 roku. Brunei to państwo w południowo-wschodniej Azji na północnym wybrzeżu wyspy Borneo. Zapraszam na rozmowę właśnie z Agnieszką Narewską o Brunei. Witam właśnie. Serdecznie. Na żywo oczywiście w Aroma Espresso Bar i w internecie. Agnieszko, kraj, w którym zamiast wody płynie ropa. Tak, tak możemy absolutnie określić kraj Brunei. Skąd to się wzięło? No Brunei jest to tak naprawdę czołówkowy, taki no, kraj absolutnie z czołówki, w którym wydobywa się ropę. Dlatego śmiało możemy tutaj używać pojęcia, że zamiast wody w kranach płynie ropa. Wychodzi na to, że kraj jest bogaty, w związku z tym zapewne ludziom żyje się dobrze. Tak naprawdę ciężko powiedzieć, bo myślę, że w miejscach, w których absolutnie tutaj jakby spotykamy się z samym królem czy z rodziną królewską, tam absolutnie możemy widzieć przede wszystkim, to jest ociekające złotem budynki i tam faktycznie, tam możemy mówić spokojnie o tym, że czuć to bogactwo. Natomiast ja tak naprawdę do wycieczki po Brunei w żaden sposób się nie przygotowywałam. Miałam wrażenie, że jest to na tyle mały kraj, że nie potrzebuję żadnych informacji. I tak też oczywiście zrobiłam. Wiedziałam tylko oczywiście, że jest król, że jest bardzo bogaty i tak naprawdę celowo wybrałam się w takim terminie, kiedy wiedziałam, że mam okazję go spotkać. Tak naprawdę wracając jeszcze do pytania a propos tego, czy żyje się dostatnio. Na ulicy tego nie widzimy absolutnie. Ja spodziewałam się w Brunei kraju bardzo podobnego do Singapuru, czyli szklanych budynków, czystych chodników. Brunei absolutnie odbiega od czystości przede wszystkim. Dużo ludzi pochodzi z rodziny sułtana. Tak, ja ponieważ podróżowałam bardzo dużo po Azji, tak naprawdę no, taką moją pasją jest poznawanie lokalnych ludzi. I oczywiście taką metodę również stosowałam w Brunei. Z tego, co rozmawiałam i tych ludzi wszystkich, których poznałam, co dziesiąta czy może co dwunasta osoba była z rodziny królewskiej. Także trzeba być bardzo ostrożnym przede wszystkim tutaj w kontekście rozmów na temat króla. No tak, ale 381 tysięcy to jest naprawdę bardzo mało mieszkańców w związku z tak, tym... Tak, w samej stolicy mieszka 200 tysięcy. Brunei to monarchia absolutna. Od 6 października 1967 roku głową państwa i szefem rządu jest ta sama osoba. Ma władzę ustawodawczą i wykonawczą i może zrobić co zechce z prawem. I ty doświadczyłaś tego, że rzeczywiście tak jest. Tak, ja miałam okazję mieszkać u bardzo fajnej rodziny filipińskiej, która mnie przyjęła i tam gościła przez kilka dni. I tak naprawdę tam miałam dobry wywiad, bo od lokalnych ludzi, tak jak wspomniałam, nie za bardzo można w ogóle pytać, to nie wypada. Więc z Filipińczykami miałam tak naprawdę możliwość rozmowy na temat tego, co tam się dzieje. No, z tych informacji, które tam uzyskałam, to absolutnie król tutaj ma władzę, no absolutną, tak, to jest paradoks, ale tak, król ma władzę absolutną. Co zrobił takiego podczas swojego pobytu? Z tych informacji, które dowiedziałam się od tej rodziny, to na przykład 2 czy 3 lata temu, już nie pamiętam, chyba w 2010 roku, król z dnia na dzień zmienił prawo dotyczące urlopu macierzyńskiego. Wpłynęło kilka skarg i król natychmiast powiedzmy z 20 dni, z 20 miesięcy na przykład na 60 miesięcy zmienił ten jakby urlop macierzyński. Natomiast tutaj trzeba być realistą i oczywiście ja również spotkałam się z takimi opiniami, kiedy te decyzje, które zapadają wcale nie są takie super przychylne obywatelom. I tutaj na przykład warto byłoby wspomnieć w ogóle o tych, którzy mają obywatelstwo Brunei, czyli na przykład jest to odłam właśnie Filipińczyków, którzy się tam regularnie wyprowadzają. Rodzina, u której mieszkałam, oni zamieszkują Brunei już 15 lat. Mają paszport brunejski, natomiast do dnia dzisiejszego nie wywalczyli sobie takiego prawa, możliwości wykupu mieszkań. Zobaczmy na twoje zdjęcia, przepraszam. Tak, to jest jedno z ciekawszych miejsc w Brunei, wioska na wodzie, nazywana lokalną Wenecją. Zamieszkuje ją 40 tysięcy mieszkańców i tutaj może jeszcze wracając tylko na sekundkę do twojego pytania odnośnie tego, co zmienia... Poczekaj, to opisz zdjęcia i za chwilę o tym porozmawiamy. To jest, tak jak wspomniałam, ja wcześniej celowo wybrałam się w terminie, kiedy wiedziałam, że mam szansę spotkać sułtana. On akurat kończył 65 lat i Brunejczycy obchodzili te urodziny przez miesiąc.
Więc ja miałam możliwość uczestniczenia w takich festiwalach, które co tydzień były organizowane. No i tam miałam możliwość uścisnąć rękę samego króla. To jest plaża w Muaka na północno-wschodnim wybrzeżu Brunei. Tak naprawdę jedyne takie miejsce, gdzie można się swobodnie wybrać na plażę. Natomiast tam absolutnie o plażowaniu nie ma mowy ze względu na to, że jest to muzułmański kraj. Ludzie są szczęśliwi? Ciężko określić, bo tak naprawdę będąc turystą, to no oczywiście widzimy to szczęście, widzimy uśmiech na twarzach. Azja generalnie jest krajem, gdzie ludzie się bardzo uśmiechają i wyglądają na szczęśliwych. Czy są, tak jak wspomniałam, od Brunejczyków nie jesteśmy w stanie dowiedzieć się, czy oni są szczęśliwi żyjąc w tym kraju, bo nie mówią, bo nie mogą. Natomiast od tych, którzy się tam wyprowadzają, czyli na przykład Filipińczycy, wiem, że żyje im się tam bardzo dobrze. Zarobki są jakby adekwatne i myślę, że nawet dużo wyższe niż w Polsce. System szkolnictwa jest absolutnie kapitalny. Mają prawo do korzystania ze służby zdrowia bezpłatnie. Edukacja jest bezpłatna. Także myślę, że tak, są szczęśliwi. Jeśli chodzi o swobodę obywatelską, no, tu są pewne problemy. Alkohol nie. Nie, to tutaj może wspomnę odrobinkę w ogóle o prawie celnym, bo myślę, że to jest tak naprawdę istotne dla osób, które chciałyby się tam wybrać. Przy wyjeździe do Brunei należy pamiętać o tym, że absolutnie jest zakaz picia alkoholu. Prawo ogranicza wjazd z 4 puszkami małego piwa. Można to sobie na jakiś skromny mały likier oczywiście zamienić, natomiast nie jest wskazane. Ja nawet wśród turystów, których spotkałam, a było ich niewielu, nie spotkałam nikogo, kto odważyłby się wyjąć alkohol, bo jest to niestosowne do kultury, która tam panuje. Warto też wspomnieć, że Europejczycy mają prawo wjazdu do Brunei na 30 dni bez wizy. I to, o czym warto pamiętać i to trzeba powtarzać bardzo głośno, że trzeba zapłacić za wjazd i za wyjazd z Brunei, o czym nikt nie mówi. Telefon, internet działa? Działa, tak jak wszędzie w Azji. Religia? No 90% stanowi muzułmanizm. Myślę, że spotykałam się również z buddystami i oczywiście Filipińczycy to chrześcijanie. Dobrze. Co można zwiedzić i zobaczyć w Brunei? Polecałabym samą stolicę, bo tak naprawdę to jest no, w zasadzie jedyne takie ciekawe miejsce w Brunei. Tam, co możemy zobaczyć, najpiękniejszym miejscem, które widziałam w Brunei, to jest ta fantastyczna wioska na wodzie. Ona liczy sobie w tej chwili 1300 lat i może tutaj jeszcze na sekundkę wrócę do tego, co król tutaj oferuje obywatelom. Ponieważ no, sułtan jako osoba bardzo bogata kilka lat wstecz zaproponował, aby tą wioskę w ogóle wyburzyć, ponieważ no, przypomina to tak naprawdę no, jeden wielki bałagan pływający na wodzie. Ta wioska liczy sobie 40 tysięcy mieszkańców. Sułtan kilka lat wstecz zaproponował wyburzenie tej wioski. Wbudował mieszkańcom przepiękne domy, sugerując przeprowadzkę. Ale mieszkańcy tutaj jako karty przetargowe użyli tak naprawdę wspomnień, które się z tą wioską gdzieś tam gromadzą, tradycji 1300-letniej. To jest ta wioska? Tak, to jest wioska. Kampung Ayer. To jest akurat największy rezerwat przyrody w Brunei na południu. To jest Kampung Ayer, czyli ta wioska wodna, czyli lokalna Wenecja. To jest jedna z bram sułtańskich, a tutaj już mamy sam pałac, który można obserwować tylko i wyłącznie z perspektywy rzeki. To jest najpiękniejszy meczet w samej stolicy, wybudowany na cześć ojca samego sułtana, a tu akurat miałam możliwość fotografowania pożaru w tej wiosce. To kraj konserwatywny? Tak, porównując do innych, które odwiedziłam w Azji, ja mieszkałam w Malezji, o tym już kiedyś rozmawialiśmy. Malezja jest bardzo liberalnym krajem, gdzie absolutnie panuje swoboda, pomimo panującej tam religii. Natomiast w Brunei faktycznie trzeba się stosować do takiej zasady non-halal, czyli absolutnie przestrzegać wszystkie zasady Koranu, czyli zero alkoholu, zero wieprzowiny, stosowne ubranie. Także tak. Gdzie nocować? Jak chcemy wyjechać do Brunei na przykład? Są hostele, hotele? Ja akurat miałam to szczęście, że przez internet znalazłam rodzinę filipińską, która, tak jak wspomniałam, gościła mnie przez 6 czy 7 dni. Są hostele, natomiast one są stosunkowo drogie, porównując do tych innych azjatyckich pięknych miejsc. Brunei jest dość drogie, także za taki przeciętny hostel trzeba płacić około $30 za dobę. To jest dość drogo. Są oczywiście hotele, ale hotele to już jest w granicach nawet $100 za dzień. Pytania do Agnieszki? Ktoś z Państwa ma? O Brunei? Nie ma pytań? To jedziemy dalej w takim razie.
Standardowa taka potrawa, którą można tam zjeść. Myślę, że standardową to jest taka zupa skopiowana z malajskiej tradycji. To jest zupa laksa na bazie curry i owoców morza, bardzo ostra. I oczywiście durian, który to jest w ogóle owoc bardzo popularny w Azji, najbardziej śmierdzący. Natomiast oni traktują to jako taki absolutny przysmak. No, dla mnie jest to mieszanka budyniu z czosnkiem, która absolutnie wypala żołądek, ale polecam. Także myślę, że... Okej, to teraz o cenach. Porównujemy do Warszawy. Latte. Duża 11 zł. Coś do jedzenia, co możemy zjeść na przykład. Co polecacie? Co na przykład? Nie słyszę. Proszę powiedzieć, ile kosztuje? Zaraz spadnę, proszę. Szakszuka kosztuje 12 zł albo w śniadaniu. Też koło 12, tak? 12-15, okej. Okay. Czyli taki lunch, powiedzmy, w Warszawie zjemy za 12-15 zł. A tam? Więc w Brunei, no musimy tutaj podzielić sobie tak sztandardowo chyba dość tak zwane dwie opcje. Pierwsza jest taka, że jeżeli potrafimy przyzwyczaić się do tej lokalnej kuchni, czyli jeść ryż z kurczakiem, czy takie właśnie lokalne ostre zupki, wówczas możemy zjeść bardzo tanio i tak jest ogólnie w całej Azji. Natomiast jeżeli ktoś nie jest w stanie przyzwyczaić się do ostrości, która przez te potrawy po prostu przecieka, wówczas musi korzystać z tej europejskiej kuchni i są to, myślę, kwoty, porównując do tego, co tutaj Tomek zaproponowałeś, myślę, że w Brunei zapłacimy około 30 zł, czyli 3 razy drożej. A jeśli chodzi o wynajęcie mieszkania na przykład? W Warszawie kawalerka 1500 zł, w centrum około 1800, a tam? Cen dokładnych nie znam, natomiast wspomniałam na początku o tym, że ci, którzy przeprowadzili się do Brunei, nie mają prawa wykupu mieszkań. I tak naprawdę te dyskusje trwają już kilkanaście lat. Wynika to przede wszystkim właśnie z cen za wynajem mieszkań, czyli one muszą być na pewno są stosunkowo wyższe niż płacenie kredytu, który można tam spokojnie wziąć, więc nie wiem, jakie to są dokładnie ceny, ale na pewno wysokie. Kultura i ludzie. No jest, porównując do innych krajów, jest na pewno tak dość sztywno, ale myślę, że to wszystko tak naprawdę jest związane z tym, że nikt nie może wypowiadać się na temat ani religii, ani polityki. Więc tak naprawdę te rozmowy z lokalnymi ludźmi sprowadzają się tylko do tego, co można zjeść, co można zobaczyć. Tych miejsc w Brunei do oglądania nie jest zbyt wiele. To jest tak naprawdę sama stolica, w której możemy zobaczyć dwa piękne meczety. Z ciekawostek mogę wspomnieć o tym, że jest zakaz w ogóle budowania wyższych budynków niż najwyższy meczet w Brunei, czyli nie wyższe niż 44 metry. I tutaj przez ostatnie lata też toczy się spór, ponieważ jeden z budynków został wybudowany na wzgórzu, więc trwają wymiary od kilku lat, czy on oby nie jest o centymetry wyższy niż meczet. Co jeszcze? Ta wioska na wodzie, o której już mówiłam, to jest tak naprawdę chyba najciekawsze miejsce. Polecam również wycieczki przez wybrzeże na północ. One zajmują jeden dzień, ponieważ Brunei jest bardzo małym krajem, więc pokonanie tych dystansów zajmuje dosłownie parę godzin. Na północy co możemy zobaczyć? No tak naprawdę złoża ropy, czyli możemy przypatrzeć się temu, jak to wygląda. Jest bardzo fajne miasteczko Suria, w której te platformy wiertnicze się znajdują. Tam mamy również muzeum, w którym możemy tak naprawdę przyjrzeć się w ogóle całej tej procedurze wydobywania ropy. No i tak naprawdę tyle. Jest piękny rezerwat przyrody, tam można zorganizować wycieczkę łódką całodniową i tak naprawdę w Brunei, myślę, że stolica, północ i to wszystko. Dziękuję bardzo, Agnieszka Narewska. Czy mają Państwo pytania, zanim zabiją Państwo brawo? Proszę bardzo, tylko do mikrofonu, bardzo proszę. Mówiła Pani o tym, że nie można mówić na temat religii czy kultury. I teraz pytanie. Czy to jest autocenzura, czy jakieś służby się tym zajmują, pewną kontrolą tego? Ja myślę, że przede wszystkim jest to spowodowane z tym, że Brunejczycy w sposób absolutny szanują króla i tak naprawdę mówienie nie jest wskazane. Nikt tego nie zabrania. To nie jest tak, że ktoś mówi nie możecie na ten temat rozmawiać. Tego po prostu ja myślę, że to jest kwestia tylko i wyłącznie kultury muzułmańskiej i wielkiego szacunku, jakim darzą króla. Czy jeszcze ktoś z Państwa ma pytania do Agnieszki?
to zachęcamy do odwiedzenia Kompasu, tam między innymi rozmowa z Tobą o Malezji, bo codziennie od poniedziałku do piątku o 19.30 na żywo w internecie nadajemy program, który nazywa się Kompas Talk. Przez 15 minut rozmawiamy z różnymi podróżnikami, tak swoją drogą, jeśli podróżują Państwo i chcieliby wystąpić w naszym programie, to zachęcamy do zgłoszenia się do tego programu. Agnieszka opowiadała właśnie o Malezji, dziś jest tutaj z nami, ale jeszcze o niejednym kraju opowiemy. Tak myślę, jak mnie zaprosisz. Oczywiście, z wielką przyjemnością. Agnieszko, jak zawsze, podziękowanie, to już chyba drugie, tak? No, tym razem pamiętasz. Drugie podziękowanie dla Agnieszki i Ego SIM karta. Mam nadzieję, że wyjeżdżając teraz do następnego kraju pozwolisz sobie na darmowe rozmowy ze Skype'em i będziesz mogła za darmo odbierać połączenia. Dzięki. Dziękuję bardzo, Agnieszka. Bardzo na sobie. Brawa. Program powstaje przy współpracy EgoSIM, www.egosim.pl.